Cześć, witam Cię serdecznie, Boże Człowieku. Mam nadzieję, że jesteś gotowy na to, żeby usłyszeć dzisiaj słowa, które zmienią Twoje życie. Ponieważ każde słowo, które On wypowiada, stwarza, stwarza, e, poszerza, e, rozciąga. Jego słowo jest czymś, co stworzyło świat, i teraz również stwarza w nas pewną rzeczywistość, dlatego czytamy jego słowo i, e, i rośniemy, czujemy jak się karmimy, ponieważ on daje nam dobry duchowy pokarm. Zapraszam Ciebie na kolejny odcinek serii Jesteś senna, jesteś cenny. Dzisiaj otworzymy sobie werset z drugiego listu do koryntian, drugi rozdział. E, I przeczytamy czternasty. 15 i 16 werset. Już kiedyś nagrałam filmik na temat naszego zwyciężania w Chrystusie, że Bóg zawsze pozwala nam zwyciężać w Jezusie Chrystusie. I to jest zwycięstwo, które jest ponad takie ludzkie możliwości. Tak? Czyli sytuacja wydaje się beznadziejna, a Bóg pozwala nam zwyciężać. I to już jest tematem właśnie osobnych odcinków. Myślę, że nie jeden filmik nakręciłam na temat zwyciężenia w Chrystusie. Ale dzisiaj chciałabym skupić się na tej drugiej części. Czytamy, lecz dzięki Bogu, który nam zawsze daje zawsze on nam zawsze daje zwycięstwo w Chrystusie i roznosi przez nas woń swojego poznania w każdym miejscu. On e, pozwala nam, kiedy zwyciężamy. Wiecie, to jest bardzo ważne. Bo to, że mamy być wonią dla innych ludzi, to, że mamy roznosić e, dobrą nowinę tak żeby inni go poznali, to my wiemy. Ale nie będzie to efektywne i nie będzie to dobrą nowiną, jeżeli na początku to zwycięstwo w nas się nie dokona. Tak więc musimy pozwolić Bogu w nas zwyciężyć, przyjąć to zwycięstwo i być zwycięzcami. I dopiero w takim stanie roznosi przez nas woń swojego poznania w każdym miejscu. Ludzie wtedy rozpoznają, jeżeli Ty doświadczyłeś zwycięstwa w Chrystusie, jeżeli pozwala, żeby Duch Boży w Tobie działał, to inni ludzie będą to widzieli. Będą widzieli i będzie to dla nich dobra nowina, ponieważ zobaczą Chrystusa w Tobie, zobaczą zwycięstwo w Tobie i pomyślą wtedy, to dla mnie też jest nadzieja. Ale nic gorszego, kiedy chrześcijanie są smutni, są załamani, boją się tak samo jak reszta, e, są e, skąpi, boją się, że stracą, e, cały czas tylko trzymają to, co mają, e, skupiają się na jakichś podziałach, na jakichś. E, nie wiem, teoriach, które krążą teraz i są modne w internecie, zamiast trzymać się tego, co jest Boże i głosić Boże Słowo. To jeżeli ludzie patrzą na nas i oni widzą takie zamieszanie, takie poplątanie, to myślą sobie, to nie działa. Tak? Może on wierzy w jakieś piękne rzeczy, ale to nie działa. Skoro to nie działa dla niego, to nie będzie działało dla mnie. Tak więc jesteśmy kiepskimi ambasadorami wtedy. Ale jeżeli w nas jest zwycięstwo Chrystusa, to wtedy roznosimy miłą woń, która mówi: to jest coś pięknego, Bóg to jest ktoś piękny, Jego Królestwo to jest coś pięknego. Ta piękna woń pochodzi z pięknego wnętrza. Jesteśmy bowiem dla Boga przyjemną wonią Chrystusa wśród tych, którzy są zbawieni i wśród, wśród tych, którzy giną. Dla jednych wonią śmierci ku śmierci, a dla drugich wonią życia ku życiu. O co tu chodzi? To znaczy, że kiedy ty pokazujesz zwycięstwo Chrystusa w sobie, innym ludziom, idziesz, roznosisz tą woń, pokazujesz, co Bóg w tobie zrobił, to ci, którzy też tak chcą, mają taki odruch, zobaczą to i myślą: Ja też tak chcę, to Twoje życie jest dla nich zapowiedzią życia. Ponieważ oni to życie przyjmą i za chwileczkę będą w tym samym punkcie co ty. Również będą roznosić dalej tą słodką woń. Również doświadczą zwycięstwa i będą głosić dobrą nowinę. Ale jeżeli ktoś zobaczy Chrystusa w tobie i powie: To jest coś fałszywego, albo ten człowiek tylko się chwali, albo to są jakieś pierdoły, to, to są jakieś głupoty. Ja się nie zajmuję takimi rzeczami. I niestety tacy ludzie również są, którzy. Kiedy zobaczą światło, to nie wierzą, że to jest światło, albo to światło ich razi, to światło ich drażni. A tak było za czasów Jezusa, tak jest również teraz. Nic na to nie poradzimy. Dla takich ludzi, Twoja woń, którą wydzielasz, to zwycięstwo, które widać w tobie, jest zapowiedzią śmierci dla tych ludzi, ponieważ oni nie chcą tego, co ty masz. Oni nie chcą tego ducha, który jest w tobie. On, Im się nie podoba. Taki styl życia. Nie podoba im się taka przemiana. Oni nie chcą porzucać tego życia, które mają. To im się podoba to, co mają. Nie chcą żadnej zmiany. I, e, i wtedy, kiedy ty się pojawiasz, jesteś, za, jesteś zapowiedzią dla nich smutnego końca. Tak więc jesteś, jakby, taką wonią śmierci. E, nie wiem, czemu tak jest. To jest po prostu niepojęte. Dlaczego jedni ludzie chcą. Być z Bogiem, wierzą Bogu, idą za Bogiem, a inni ludzie się buntują i nie chcą. A niektórzy na początku się buntują, a potem idą za Bogiem. Co się wydarza w ich życiu, że zmieniają zdanie. To nie od nas zależy. To, co my musimy robić i co, o co musimy dbać, to jest to zwycięstwo Chrystusa w nas. Żeby Jego moc się potężnie w nas manifestowała, żeby było widać to zwycięstwo. W naszych rodzinach, w naszym osobistym życiu, yy, nawet po naszej minie, nawet po tym, jak traktujemy innych ludzi. To zwycięstwo, ta woń musi być przyjemna. To musi być coś pięknego. Yy, drogi Boże, my teraz chcemy modlić się, poddając swoje życie Tobie, pozwalając Tobie zwyciężać w nas. Yy, my też chcemy przyjąć to, co masz dla nas. Chcemy być podatni na zmiany, na Twoje prowadzenie. Chcemy być pokorni w tym wszystkim. Prowadź nas, uświęcaj nas, pokazuj nam, jak nie być aroganckimi. Nawet kiedy już doświadczamy tej wolności, tego zwycięstwa, to, to nie chcemy się przed innymi ludźmi jakoś puszyć, nie chcemy czerpać z tego satysfakcji, to jest po prostu obrzydliwe. Chcemy rozumieć, pamiętać, z jakiego miejsca nas wyciągnąłeś i mieć takie samo współczucie względem innych ludzi. By mówiąc o Tobie, świadcząc o Tobie, nie było w nas żadnego brudu, żadnego takiego czynnika, który będzie przeszkadzał innym ludziom w przyjęciu Ciebie. Chcemy, żebyś był wywyższony i żebyś był widoczny w nas, żeby nic w nas nie drażniło ludzi, nie odpychało ludzi od Ciebie. Proszę, uczyń takie zmiany w naszym sercu. Przemień nas tak mocno. E Chcemy, żeby Twoje zwycięstwo w nas było kompletne, żeby dokonało się całkowicie. Modlimy się, prosząc o to w imię Jezusa Chrystusa. Amen. Ciekawa jestem, czy Ty doświadczyłeś takiego zwycięstwa i jak to zwycięstwo wygląda w Twoim życiu. Jakbyś mógł napisać komentarz, Krótką myśl, jedno zdanie, a może całą historię tego, jak Bóg poprowadził Ciebie do zwycięstwa, jak jego moc się manifestuje w Twoim życiu. To będzie to wielkim zbudowaniem dla mnie i dla tych wszystkich, którzy ten filmik zobaczą, a potem będą czytali komentarze. Proszę, napisz, uwielbi Boga również w ten sposób, że będziesz mówił o tym, co On zrobił. A ja Ciebie żegnam i do zobaczenia jutro. Pa. pa, pa.